Słuchajnie, witam w Reformeli. Jak widzicie za oknami cudna pogoda, wspaniałe światło, to słoneczko, które e, bardzo mocno oświetla z tej strony. że Zasadniczo nawet oświetlenie jakiekolwiek przy dobrych wiatrach nie byłoby potrzebne. E, ale dzisiaj e, chcę poruszyć kilka tematów. Miało być dzisiaj o Augustynie i miało być o Armagedonie. Ale e, przełożymy to na za tydzień. Natomiast dzisiaj zajmiemy się paroma innymi tematami. Z których jeden wydaje mi się bardzo istotny, ja go zacząłem tydzień temu, w ostatnim odcinku, poruszać, i chciałbym go troszeczkę kontynuować, pokazując wam parę rzeczy, które pojawiły się gdzieś tam w internecie a propos właśnie tego tematu. Chciałem zacząć w ogóle odcinek od pokazania wam jednakowo zdjęcia z Argentyny, ale postanowiłem, że tego zdjęcia nie pokażę. Ze względu na YouTube, ponieważ YouTube ma problemy z pokazywaniem dzieci na zdjęciach. z tego postanowiłem, że tego zdjęcia nie pokażę. Ale parę słów o tym zdjęciu chciałbym powiedzieć. Zdjęcie to przedstawia dziecko, dziewczynkę, no zakładam wieku gdzieś 12-13 lat maksymalnie, ubraną w, zielony, w zieloną sukienkę. To jest charakterystyczne na ruchu proaborcyjnego, który protestował w Argentynie. Kilka odcinków do tyłu we wstępie jednego, jednego z, tych, z naszych odcinków, z odcinków Reformeli, możecie zobaczyć taki krótki filmik i tam są właśnie takie migawki z Argentyny i możecie zobaczyć, że ci ludzie są wszyscy ubrani na zielono. Mają tam hasła na sobie, ale charakterystyczny jest właśnie zielony strój. I ta dziewczynka w tym zielonym stroju Stoi i jedną nogę ma opartą, czy też no, no w takiej pozycji, wiecie, triumfu, e, zwycięstwa, jedną nogą przygniata do ziemi lalkę, która wyobraża małe dziecko takie, takie malutkie dziecko. E, symbol dziecka, oczywiście, nienarodzonego. E, I ta dziewczynka stoi w takiej pozycji zwycięzcy, że oto teraz my uzyskaliśmy prawa do tego, aby abortować dzieci. E, Naprawdę, kochani, kiedy zobaczyłem to zdjęcie, to jest przerażające e, dla mnie zdjęcie. Udowadnia tylko i wyłącznie deprawację ludzkiej natury i e, to, że człowiek zdeprawowany pragnie wciągać w to również dokładnie, o czym mówi pierwszy rozdział listu do Rzymian, kochani. Pragnie wciągać w to również inny. Pragnie deprawować dzieci. I wierzcie mi, ci ludzie już idą po nasze dzieci i będą szli po nasze dzieci, ponieważ jeżeli chcemy, jeżeli ktokolwiek chce zmienić światopogląd, na przykład Polaków, jeżeli ktokolwiek chce zmienić światopogląd w większości przynajmniej Polaków, to musi iść po dzieci nie przyjdzie do starszych osób, ponieważ starsze osoby mają swój światopogląd. Jak mówi przysłowie, starego psa nowych sztuczek się nie uczy. Z tego nie ma sensu użerać się z ludźmi, którzy są w moim wieku, czy starsi, którzy mają swój światopogląd i się go trzymają. Ale idzie się po dzieci, po dzieci, które jeszcze tego światopoglądu nie mają. I bombarduje się je różnego rodzaju treściami, aby te dzieci przeciągnąć na swoją stronę, i to jak gdzieś też czytałem, że od wielu, wielu lat, już nawet nie pamiętam od ilu, okazuje się, że kiedy zrobiono badanie, najwięcej młodzieży w tym roku, młodzieży szkolnej, młodzieży, która jeszcze nie ma rozwiniętego się do poglądu, która jeszcze ciągle zmaga się ze swoim dorastaniem, i tak dalej, normalne, ma poglądy lewicowe. Ma poglądy lewicowe. Tam bada badania wykazywały chyba ponad 30%, jak, jak nie więcej. E, by trzeba było sięgnąć po, po właściwe statystyki. Ale to jest, to jest po prostu przerażające. Jak ci ludzie idą po dzieci. I będą szli po coraz młodsze dzieci. Będą deprawować coraz młodsze dzieci. Ok. E, a propos tego, co teraz mówiłem, tego, co się dzieje w Argentynie, również u nas. E, Pewien tak zwany profetyczny głos, prorocki z Warszawy. A chciałbym przydać taki. W sumie to nie jest artykuł, to jest post, który się ukazał jakiś czas temu em, na Facebooku. Dotyczący właśnie zakładam, że tych czarnych protestów, tego wszystkiego, co się działo w Polsce, wiecie, te kobiety z, w maseczkach z błyskawicą i tak dalej, to wszystko, co się, co, się, co się dalej dzieje. I ten post się ukazał na stronie facebookowej pewnego kościoła, pewnej grupy, która siebie określa kościołem mocy. Wielkim kościołem mocy. Na czele tego ruchu stoi Artur Ceroński wraz z małżonką. I to właśnie Artur Ceroński popełnił ten wpis. I ja bym chciał go, kochani, wam przeczytać. Eee, wpis na temat aborcji. Eee, jest zatytułowany w ten sposób: Aborcja, grzech przereklamowany. I Artur Ceroński, naczelny prorok Rzeczpospolitej, pisze tak: Zważywszy na ostatnią popularność tematu aborcji, postanowiłem skreślić kilka zdań zawierających nieco zdrowego obiektywizmu. OK? Zaraz zobaczymy, jaki to jest obiektywizm. Otóż ten wielki moralno-religijny rejwach w sprawie aborcji jest zupełnie pozbawiony sensu, ponieważ nie bierze pod uwagę kilku fundamentalnych aspektów. Gdyby ten tekst był wymierzony w kierunku kobiet protestujących tam, to rzeczywiście mia miałby sens. No ale zobaczymy zaraz, w kogo jest wymierzony ten, e, ten tekst. Po pierwsze, usunięcie ciąży, uwaga, nie jest tożsame z zabiciem świadomego człowieka ponieważ dzięki zastępczej ofierze Jezusa Chrystusa wszystkie nienarodzone dzieci idą do nieba. I na potwierdzenie tego cytuję tutaj Ewangelię Matusza 18,3 Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wyjdziecie do Królestwa Niebieskiego. E, wielki prorok ceroński zapomina, że ten tekst nie jest o, o e, zbawieniu. E, nie jest teologicznym tekstem, a raczej Jezus chce nim powiedzieć... E, czy też przekazać, jaką właściwą postawę powinniśmy mieć w stosunku do Królestwa Niebieskiego. E, I do Boga. Że, aby wejść do Królestwa Niebieskiego, trzeba mieć postawę dziecka. Pełną ufności, zaufania ojcu, ale też i szacunku do ojca. I tak dalej. Nie ma to nic wspólnego z zapewnieniem, że dzieci wejdą do nieba. Absolutnie nic. To nie jest tekst, który zapewnia, jeszcze raz powtórzę, że dzieci, jakiekolwiek dzieci, narodzone czy nienarodzone, wchodzą do nieba. Tak samo jak y, stwierdzenie Cerońskiego, że dzięki zastępcom Jezusa Chrystusa wszystkie dzieci idą do nieba. Przy założeniu, że Jezus umarł za wszystkich. Tymczasem Biblia pokazuje nam, chcemy czy nie chcemy, w wielu, wielu miejscach, że tak nie jest. Więc skąd ta pewność u pana Cerońskiego? Skąd ta pewność? Poza tym inna sprawa. Według jakich kryteriów możemy osądzić, że zabicie dziecka nienarodzonego nie ma takiej samej wartości jak zabicie człowieka świadomego? A co jeśli dziecko się urodzi? To też powiemy, że zabicie, ponieważ przez pierwszy, przez pierwszy okres, iluś tam miesięcy dziecko nie jest w pełni świadome, nie wyraża swoich uczuć, swoich myśli itd. Zazwyczaj daj, robi kupę, e, pije mleko, śpi i się drze. To nie są oznaki świadomości. Takiego, taki jak u dorosłego człowieka. Czy takie dziecko też możemy zabić? Według standardów Cerońskiego, jak najbardziej. Big deal. Ono nie jest świadome. O, no jest jakiś grzech, okej, okay, ale nie taki jak zabicie człowieka świadomego. Dalej, pisze Ceroński, nie zamierzam bronić aborcji. Aleluja. Osobiście nigdy nie zgodziłbym się na nią w moim małżeństwie, jednak nie mogę powielać chorych wzorców z nią związanych, czyli jakich? Pamiętajmy, że życie, wartość życia ludzkiego opiera się na Bożym Postanowieniu, na tym, że człowiek jest y, stworzony na obraz podobieństwa Boże. Dlatego człowiek człowiekowi nie może odbierać życia, dlatego jest przekazanie, nie morduj. Pisze dalej. Fakty są takie, że z punktu widzenia życia wiecznego o wiele mniejszym złem jest usunięcie ciąży, niż pozbawienie życia świadomego człowieka. Usunięte dziecko na pewno pójdzie do nieba, a zabity świadomy człowiek niekoniecznie pójdzie do nieba. No rzeczywiście, to jest, to, to jest kryterium podziału. Niesamowite. Po prostu widzę, że poziom, poziom objawienia u Pana Cerońskiego jest po prostu ponad 100%. To jest jakieś, w ogóle jakieś nowe objawienie. No, pan Ceroński wpisuje się w taką całą serię postaci jak Joseph Smith i paru, inny, paru innych osób. Tak? Nie ma gwarancji, że ktokolwiek idzie do nieba. Bóg nie jest nikomu niczego winien. Musimy o tym pamiętać. To jest, to, to jest nasza odpowiedzialność. Przekazanie nie morduj dotyczy każdego człowieka. Każdego. I dalej czytamy. Po drugie, każdy człowiek powinien postępować zgodnie ze swoim sumieniem. Eee, dlaczegoż, tutaj cytuję pierwszy list do Koryntian, 10:29. dlaczegoż by moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? Jak pięknie się wyrywa pewne, pewne fragmenty z tekstu i pozbawia je kontekstu po to, żeby e, uczynić z nich pretekst do tego, aby e, usprawiedliwić to, co ja myślę. Ok, przeczytajmy ten cały fragment. Pierwszy do Koryntian, 10 rozdział, wersety 28-32. do 32. Pisze Paweł tak, lecz jeśli ktoś wam powie, to jest ofiarowane Bożkom, nie jedźcie ze względu na tego, który to powiedział, i ze względu na sumienie. Pańska bowiem jest Ziemia i wszystko, co ją napełnia. Ale sumienie, mówię, nie Twoje, lecz tego drugiego. Dlaczego bowiem moja wolność ma być sądzona przez cudze sumienie? Bo jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, to czemu mam być e, spotwarzany za to, co, za, to, za to, za co dziękuję? Tak więc czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga. Nie bądźcie z zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Okay? Tekst dotyczy spożywania mięsa, które pochodzi z ofiar, powszechnie wtedy tam e, stosowana rzecz, e, i apostołowie musieli, e, musieli z tym w jakiś sposób się rozprawić z tym problemem. E, I mowa jest o tym, że jeżeli ktoś przychodzi, jest świadom tego, że to te mięso pochodzi z Uboju rytualnego, a ty je spożywasz. On mówi, co robisz? Bo spożywasz to mięso. To Paweł mówi, nie jedz. To nie jest ze na twoje sumienie, tylko ze na sumienie tego człowieka, aby go nie gorszyć. Dlatego mówi, nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. To nie jest usprawiedliwienie, że mogę robić co chcę. Wręcz przeciwnie. Ten tekst mówi, nie rób tego, co chcesz, jeżeli masz zgorszyć kogoś innego. Naprawdę ten sposób można wykorzystać ten tekst, jak wykorzystał go Ceroński? Absolutnie nie. Żaden człowiek nie posiada, dalej pisze Ceroński, prawa narzucania drugiemu człowiekowi swojego poziomu reagowania w sumieniu. Co to w ogóle znaczy? Co to znaczy? Sumienie jest indywidualną przestrzenią i każdy swój ciężar poniesie. No, Okej. Okay. Nie wolno regulować ludzkich sumień poprzez narzucanie im odgórnych, odgórnych praw moralnych. Panie Ceroński, iść Pan to powiedz Panu Bogu. Idź Pan to powiedz Jezusowi Chrystusowi, który stanął wobec swoich apostołów i powiedział Mnie jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. Powiedz to e, Pawłowi, który stanął na raopagu wobec samych po Pogan, praktycznie, samych ludzi, którzy wyznawali całkowicie inny światopogląd niż on. I powiedział: A teraz Bóg wzywa wszystkie narody do pokuty. Po trzecie, aborcja nie jest żadnym szczególnym grzechem, to zwykły grzech. Na wszystkich ludzi przy śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. List e, do Rzymian 512. Ten tekst też nie jest o tym, ten tekst jest o grzechu pierworodnym. O winie człowieka w Adamie, a nie o, a nie o grzechu yy, aborcji. Jest masa grzechów u, u, yy, u mas ludzi, a aborcja jest po prostu jednym z nich. Oczywiście, że tak. Wolbrzymianie jej znaczenia jest nie tylko toksycznie społeczne, ale też przyciąga siły demoniczne takie jak zemsta, wzgarda, religia, humanizm i tym podobne. Morderstwo jest szczególnym grzechem, bo w prawie Bożym morderstwo było karane śmiercią w przeciwieństwie np. do złodziejstwa. Jest to inny grzech i ma inny kaliber. Czy, czy, czy jest ustawiony w całej masie innych grzechów? Jak najbardziej. Bo każdy grzech jest bronią przeciwko Bogu, nie tylko człowiekowi. Dalej. Po czwarte. Aborcja nie jest grzechem niewybaczalnym, ani też, ciężkim, tak zwanym, ani też grzechem tak zwanym ciężkim. Jakby Biblia robiła takie rozróżnienie. Jest tak z prostej przyczyny. Po prostu nie ma grzechów niewybaczalnych i ciężkich. Informacje na ich temat powstały w wyniku zwiedzeń. Hmm. Do kogo mowa? Do kościoła katolickiego? Okej, okay, ale to jest zupełnie inny temat, a nie aborcja? Nie morduj, jest przekazaniem. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy urędownika, u, u Ojca Jezusa Chrystusa, pierwszy list Jana 2,1. Krew Jezusa obmyła ludzkość ze wszystkiego grzechów. Nie, a Jan pisze do ludzi wierzących. Jan pisze do ludzi, którzy już pokutowali ze swoich grzechów, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, w niego uwierzyli. I zaufali ofierze Jezusa Chrystusa, i to do nich mówi, że wy macie orędownika, jeśliby was, któryś z was grzeszył, który, któremu się przytrafiło zgrzeszyć, a nie który rozmyślnie idzie do kliniki aborcyjnej, usuwa swoje dziecko i mówi: mmm, nic się nie stało, mam orędownika w niebie. A zatem, gdy ktoś pokutuje z aborcji, to jej duchowe skutki tracą moc sprawczą. Co, co to w ogóle znaczy? Jaką moc sprawczą, że co? Dziecko wróci z powrotem, urodzi się w czyjejś innej rodzinie? Reinkarnacja? O co tu chodzi? Tak jak w przypadku każdego innego grzechu. Tak więc aborcja jest grzechem przereklamowanym i nie należy do niej przywiązywać większej wagi niż do innych grzechów. Ja myślę, że te wszystkie proroctwa pana Cyrońskiego są przereklamowane i to bardzo mocno, tak samo ten Kościół Mocy. No ale to zostawmy na, na inny czas. Okej, okay, kochani, jeszcze jedna osobistość yy, spośród tak zwanych proroków nie wiem, czy, czy ktoś zna tą osobę być może, ktoś nie zna. To tak, taki przerywnik, aby, aby się troszeczkę rozweselić <noise> pomimo tych wszystkich ciężkich tematów, jakie mamy. E, mianowicie postać e, pani Kat Care to jest e, Amerykanka, e, która twierdzi, że jest prorokinią. Ona jest częścią tego całego tłumu takiego e, narowego, to New Apostolic Reformation. To nie jest ona zorganizowana e, grupa, ale to jest grupa e, tak zwanych nauczycieli słowa, E, którzy promują siebie bardzo mocno. E, zapoczątkował to Peter Wagner. E, dzisiaj mamy tam Billa Johnsona, Toda White'a, Kenneta Copland'a, masę innych osób i między innymi Kat Kerr. Kat Kerr, która w 2019 roku prorokowała, że ona poskromi huragana Dorian. Tak, huragan Dorian, powinienem powiedzieć. Huragan Dorian. To był huragan, który niszczył Bahamę, to jest Morze Karaibskie. Huragan pochłonął 84 ofiary śmiertelne i kilkadziesiąt tysięcy ludzi straciło dach nad nad głową. I pani Kerr. Bardzo mocno prorokowała wtedy przeciwko Durianowi, jakoś nie wyszło. Nie wiem, za mała wiara tych ludzi na Karaibach, miałam pojęcia. Tak samo Kat Kerr również prorokowa znaczy prorokowała. Kat Kerr twierdziła, że, anioł że miała wizję aniołów, którzy stali ubrani w biało, niebieskie, czerwone szaty tak, to są barwy amerykańskie, narodowe. I prorokowali jej, że Donald Trump na pewno wygra e, wybory, że będzie miał kolejną turę. Widzimy, co się stało. E, OK. I, i Kat Kerr e, opublikowała, znaczy w sumie to był filmik, i e, z tego filmiku pochodzi tekst, który chcę przeczytać. E, widać, jak niektórym się troszeczkę pewno, rzeczywistość rozjeżdża w przypadku proroków. E, Pani Kerr mówi tak. Powiem tylko tyle. Mieszkam na Florydzie. Jeśli ktoś przebąkuje, że przyjedzie tu, aby mnie zlikwidować, będzie musiał stawić czoło otaczającym mnie aniołom, z których każdy ma jakieś 50 metrów wysokości. Zawsze muszę ostrzegać. Nikt nie przeżyje takiej decyzji. Ojciec, na Pan Pan tak? Powiedział mi, że nie pozwoli nikomu odebrać mi życia. To jest wyzwa... To nie. Aha, ona pisze tak. To jest wyzwanie. To ostrzeżenie. No właśnie. No. Jeżeli teraz ktoś się śmieje, to niech się śmieje, bo to jest śmieszne po prostu. Tylko, że to jest taki to jest śmiech przez łzy. To, 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 tyle warte są te wszystkie prorokstwa. Tyle warte są te wszystkie prorokstwa. Kochani, także tych proroków jest coraz więcej i więcej i więcej. Tych proroków jest coraz więcej i więcej i więcej. i One wszystkie są bardzo e, fajne i miłe. Kochani, teraz wrócimy do tematu, który poruszyliśmy tydzień temu. Mianowicie dotyczy on kwestii Biblii, wiarygodności Biblii, tego, czy Biblia jest słowem Bożym. I to, co przyczyniło się do tego, że ten temat chciałbym kontynuować, to jest artykuł, który znalazłem na jakimś chrześcijańskim portalu? Albo Christian Post, albo Christian News, nie pamiętam dokładnie w tej chwili już. Ja go sobie przetłumaczyłem. I chciałbym wam ten, przynajmniej skrót tego, tego artykułu przeczytać, ponieważ najważniejsze są wypowiedzi, które tam są zawarte. Kościół Grace Pointer w Nashville, w stanie Tennessee, opublikował post. I teraz uważajcie na ten post. Jako postępowi chrześcijanie jesteśmy otwarci na występujące w Biblii tarcia między treściami oraz niespójności. Wiemy, że nie spełnia ona niemożliwych dla niej do spełnienia współczesnych standardów. Staramy się, aby czytelnie wyartykułować to, czym jest pismo, a czym nie jest. Uwaga! Biblia nie jest samointerpretującym się Słowem Bożym. Okay? Czyli reformacja do kosza. Książką naukową, katechizmową odpowiedzią na temat zasad, bezbłędną i nieomylną. Okay? W tym przypadku ortodoksja, protestantyzm, wszy... cała tradycja kościoła 2000 lat do kosza. Tak. Dalej, to jest raczej wytwór społeczności, biblioteka tekstów, która zawiera wiele głosów jako ludzką odpowiedź Bogu, żywą i dynamiczną. Jakże to liberalne? To jest to, o czym mówiłem. Jakże to jest bardzo liberalne? Biblia nie ma w sobie nic w Teopną Stos. Stos to raczej ludzkie doświadczenia. One są theopneustos Stos. I na ich podstawie autorzy biblijni tworzyli to, co biblijni, oczywiście budując na tym, co mieli, czyli na swojej kulturze, pojęciach religijnych, etc., etc. Ale Biblia sama w sobie? Nie. Biblia nie jest samointerpretującym się Słowem Bożym. Biblia nie jest e, księgą, której możemy znaleźć spójną teologię od początku do końca. No nie. Bo nie jest Słowem Bożym. Nie jest to obcym Czyli Paweł się myli. Paweł się myli. Paweł Apostoł się mieli. Współczesny kościół w Nashville wie lepiej niż Paweł Apostoł. I dalej. Zapytany o negatywnie główne, negatywnie główne głównie komentarze, przepraszam, pastor Josh Scott powiedział, moją intencją było pokazanie, że w naszej społeczności mamy taką dyskusję. Uważam, że to dobra dyskusja i ona musi mieć miejsce w szeroko rozumianej chrześcijańskiej kulturze. OK, czyli... Tak naprawdę, wszyscy muszą zrozumieć i przyjąć to, co Wam mówimy, bo jesteście inaczej ciemnogrodem. Nie dacie rady we współczesnym świecie się odnaleźć, bo jesteście ciemnogrodem. Zobaczcie, jak pędzi współczesny świat, a Wy zostajecie z tyłu, bo jesteście ciemnogrodem. Chyba, że pójdziecie. Pójdziecie z nami, pójdziecie w tym samym szeregu, co my, i powiecie, Biblia nie jest to no stos. Biblia zawiera pewne wskazówki, ale nie jest no stos. Myślę, że z pewnością mamy tendencję, by traktować Biblię jak bożka. Ja myślę, że jest inna tendencja teraz w kościele. Ja myślę, że teraz w kościele jest tendencja, by traktować pastorów jak Boszków, proroków tak zwanych jak bożków. Taką Cat Care. Czyniąc to, uważam, że ponosimy porażkę, nie dostrzegając prawdziwego wezwania, które nigdy nie było przeznaczone tylko do czytania, ale aby je czytać, zmagać się z nim i wcielać je e, w taki sposób, e, przeżywamy nasze, e, przepraszam, wcielać je w to, w jaki sposób przeżywamy nasze życie na świecie. Ale nikt nie powiedział, że czytając Biblię, my nie mamy aplikować tego, co z Biblii się uczymy, naszego życia. Tylko problem jest taki, jeżeli skupimy się tylko na tym aspekcie moralnym i będziemy mówić, że Biblia ma tylko wartość moralną. Nic więcej. Dalej. Jeśli jakiekolwiek dyskusje przekraczają granice chrześcijańskiej tradycji, to prawdopodobnie oznacza, że, że się obawiamy. Boimy się w nie zaangażować, ponieważ boimy się łatki heretyka oraz że ludzie będą o nas źle mówili. Naprawdę? To, że ktoś. Patrzy na historię Kościoła i widzi tysiące ludzi, którzy oddali swoje życie za słowo, które zostało im objawione przez Boga, wierząc, że jest to stos. I ci ludzie przekazywali ortodoksję z pokolenia na pokolenie, i my teraz wyrzucimy to do kosza, tak? To wtedy jesteśmy odważni. A jeżeli się trzymamy tego, to jesteśmy tchórzami, bo boimy się łatki heretyka. Ja nie boję się łatki heretyka. Ja się boję herezji. W Rzeczywistości jednak są... Po drugie, coraz częściej się źle mówi właśnie o tych, którzy trwają wiernie przez słowie. Trwają wiernie przy nauczaniu ojców Kościoła, trwają wiernie przy... Nie mówię o wszystkich ojcach Kościoła, bo wiadomo, ale trwają wiernie przede wszystkim przy samej Biblii. Od tego trzeba zacząć. Ale czerpią też z ojców Kościoła. Może w ten sposób powinienem powiedzieć. Trwają wiernie przy nauczaniu ojców reformacji. I tak dalej, i tak dalej. O tych się źle mówi teraz. Oni są bez ducha... Oni nie mają w sobie ducha, to nie są ludzie nowonarodzeni, to jest litera, która, zabi która zabija ducha. W rzeczywistości jednak są to bardzo ważne dyskusje. Te dyskusje już były przerabiane od początku kościoła, one nic nie wnoszą. Jedyne co wnoszą to więcej grzechu, więcej braku moralności, więcej rozluźnienia, mniej dyscypliny w kościele i więcej chrześcijan, którzy odpływają do świata, nic więcej. Więcej chrześcijan, którzy produkują w swoich głowach herezję, nic więcej. Tak więc rzeczywiście czuję, że powinniśmy rozmawiać na ten temat. Wyjaśniając kwestię niespełniania przez Biblię współczesnych standardów, stwierdził, że to nie wina Biblii. Wow, dziękujemy, Scott. To nasza wina, mówi. Nie mówię, że Biblia jest obciążona jakąś wadą. Nie, nie dajcie się zwieść. Myślę, że największym wyzwaniem stawianym Biblii są nasze oczekiwania, których Biblia w swoim zamyśle nie miała spełniać e, i nie może spełniać. Jeśli w Biblii będziemy naprawdę szukać współczesnego wyjaśnienia na temat funkcjonowania kosmosu, to go tam nie znajdziemy, ponieważ Biblia nie jest księgą, która próbuje powiedzieć nam, jak wszystko się zmienia. Uważam, że Biblia próbuje odpowiedzieć nam na pytanie, dlaczego. Biblia nie musi być koniecznie źródłem odpowiedzi na pytanie, jak, ale jest źródłem odpowiedzi na pytanie, czemu istniejemy, czemu istnieje świat, co to znaczy być człowiekiem w świecie, jak mamy przeżyć nasze życie w najlepszy możliwy sposób. Myślę, że to jest typ większości pytań, na jakie próbuje odpowiedzieć Biblia. Dlaczego powiedziałam, nie dajmy się zwieść? Ponieważ tego typu mówienie ma nas trochę ugłaskać. Uspokoić i pokazać nam, zobaczcie, no, przecież to nie jest główny temat biblijny, tak? Pytanie o to, w jaki sposób, ale my wiemy o tym doskonale. My wiemy o tym doskonale. Problem jest taki, że jeżeli zaczniemy o tym mówić i za chwilę przejdziemy do tego, że Biblia nie jest to pneusos, to gdzie skończymy? Tym, że odrzucimy autorytet Biblii. I powiemy, że on to nie jest samointerpretujące się słowo Boże. Absolutnie. A wtedy czego potrzebujemy? Bo potrzebujemy jakiegoś, jakiegoś przewodnika, tak? I dalej pisze. Właściwie to staram się pomóc ludziom usłyszeć na świeżo historię, listy oraz poematy, jednocześnie szanując to, skąd pochodzi Biblia oraz ludzi, którzy ją stworzyli. No i co? Co w tym takiego wielkiego? Hermeneutyka od lat pokazuje ludziom e, poematy biblijne i tak dalej, nie odzierając Biblii jednakowoż z tego, że jest te to Hermeneutyka w wykonaniu ludzi, którzy mają wysokie mniemanie o Biblii, mają, wy, mają naprawdę Biblię głęboko w sercu i wierzą głęboko, że Biblia jest objawionym słowem Boga, objawionym słowem Boga o samym sobie, danym człowiekowi, a więc niesamowitym darem, który człowiek otrzyma od Boga. Pisze dalej. Są w Biblii rzeczy, które przeczą charakterowi Boga. Jak można, jak można mówić o charakterze Boga? Nie sięgając do Biblii, mówiąc, że Biblia przeczy charakterowi Boga. Na podstawie czego? Na podstawie czego znamy w ogóle charakter Boga, jeżeli, jeżeli, jeżeli nie, nie znamy go z Biblii? To z czego go znamy? Potrzebujemy innego źródła objawienia, prawda? Kościół rzymskokatolicki ma drugie źródło objawienia, jest nim tradycja, którą sam definiuje i ustanawia, ale kościoły ewangelikalne, skąd czerpią drugie źródło objawienia? Jeżeli ten pastor wie, że Biblia przeczy charakterowi Boga, to musi mieć inne źródło objawienia, które mówi mu o charakterze Boga i wtedy konfrontując z Biblią może mówić o tym, że Biblia przeczy charakterowi Boga. Inaczej to jest bełkot. Kto jest standardem, który ustala, co jest charakterem Boga, a co nie? Są to ludobójstwa, które w Biblii są usankcjonowane przez Boga. Ludzie używali biblijnego tekstu, czasami nawet zwykłych czytań, aby wesprzeć białą supremację, bronić niewolnictwa, czy segregacji. Woke Church... Półczesny mark no nieważne, nieistotny, teraz nie będziemy w to wchodzili. To jest bardzo popularne teraz w Stanach. Um... Chodzi mi o to, że czy, to, czy pewne teksty w Biblii są usprawiedliwieniem dla czegokolwiek? Jeżeli e, Filemon był e, właścicielem niewolników, to to jest usprawiedliwieniem dla współczesnego posiadania niewolników? Absolutnie nie. Kontekst, czasy są zupełnie inne. I my to wiemy doskonale. Ale ten człowiek używa. Tych rzeczy, które, e, na które my nie możemy przełożyć współczesnego rozumowania i współczesnych oczekiwań, po to, żeby pokazać, że Biblia przeczy charakterowi Boga. Na przykład ludobójstwa. Jakie? No, oczywiście wiadomo, Kanan, tak? Problem jest taki, że teologia jest spójna i pokazuje, że Bóg miał do tego prawo. Teraz nie będziemy się zagłębiać w kwestie egzegezy biblijnej, bo nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby, że, że Biblia nie, jest, nie może być sprzeczna z charakterem Boga, ponieważ Biblia jest objawieniem charakteru Boga. Jakbyśmy inaczej znali charakter Boga? Dalej. Mówienie, że Biblia jest bezbłędna i niezawodna, rozgrzesza nas z naszej odpowiedzialności za brak tego, co robili nasi przodkowie, którzy się, się z nią zmagali. Nasi przodkowie zmagali się w jakiś sposób? Nie definiuję tego. Co rozumiem przez zmaganie? Jeżeli rozumiem cały ciąg y dziejów, w, których, w czasie w których ludzie siedzieli, czytali, interpretowali, studiowali Słowo Boże, pisali komentarze, takie grube buchy, to tego typu zmaganie oczywiście, jak najbardziej, bo to jest wysiłek, wysiłek praca, którą wkładamy w zrozumienie słowa. Ale zmaganie co on w ogóle rozumie przez zmaganie? Bo, bo, bo tego nie definiuje. To jest ciężko w ogóle dyskutować z czymś takim. Ale mówienie, mówienie, że Biblia jest bezbłędna i niezawodna, rozgrzesza nas z tego zmagania. Nie. Wręcz przeciwnie. Wiedząc, że Biblia jest bezbłędna i niezawodna, prowadzenie przez Ducha Świętego, odnajdujemy tam właściwe, e, właściwe prowadzenie do tego, aby, jak mówi pismo, człowiek Boży był doskonały. Zatem Biblia nas zachęca do konfrontacji z naszym życiem, a nie do konfrontacji ze sobą samą i doszukiwaniem się tam treści, które my uważamy, że są niewłaściwe i trzeba je wyeliminować, albo przynajmniej pokazać, że nie są stos, czyli nie są natchnione przez Boga, nie pochodzą od samego Boga. Czyli takie myślenie prowadzi do wyrażania opinii które można znaleźć na internecie i ja chcę Wam przedstawić tutaj jedną z takich opinii. Ona pochodzi od y, pani, która się nazywa Jory Majka. E, ta pani w Polsce nie wiem na ile jest znana, ale w Stanach jest znana. To jest e, pani pastor, e, przynajmniej tak się określa, nie wiem czy ona ma jakiś kościół, e, ale jest teolożką, jest feministką i na e, Twitterze ostatnio publikowała taki wpis. To jest jej ostatni wpis. W znaczeniu Ostatnio jako chronologicznie ostatni wpis pisze tak studiowałam Biblię całe moje życie i wierzę, że uczyniło mnie to mądrzejszą osobą. Zwróćcie uwagę na to, co mówi, bardzo bardzo starannie. A mimo to, tak, czyli studiowałam całe swoje życie Biblię, wierzę, że to studiowanie uczyniło mnie mądrzejszą osobą, a mimo tego całego studiowania Pisze dalej, Biblia nie jest już dłużej moim ostatecznym autorytetem. Ups, to samo co mówi e, George Scott, pastor George Scott. Identyczna sytuacja. Nie jest moim ostatecznym autorytetem, ponieważ jestem wystarczająco mądra. Według jakich standardów? Aby zrozumieć, że może być źle interpretowana. Mm. No i co? No i dalej, pisze. To, czemu obecnie najbardziej ufam, tak? ponieważ Biblii już nie ufam, bo Biblia może być źle interpretowana. Więc to, czemu obecnie najbardziej ufam, pisze, jest mój własny system wewnętrznego przewodnictwa. Okay? Czyli moje osobiste odczucia, niewiadomego pochodzenia, oparte na emocjach, jakimś tam wykształceniu, jakimś tam się to poglądzie, bardzo często zmiennym, Człowiek zmienny jest niestety. To wszystko, co budowała w sobie tak przez te wszystkie 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 lata, teraz to jest jej system, teraz to jest jej GPS wewnętrzny GPS, który ją prowadzi. Biblia. Okej, okay, są tam pewne wartościowe rzeczy, ale to już nie jest ostateczny autorytet. Więc jeżeli znajduję w Biblii coś, co przeczy temu, co ja czuję. Albo jeżeli w Biblii znajduje coś, co przeczy temu, co ja dzisiaj uważam, że jest właściwe, to zgadnijcie, co wygrywa? Biblia? Nie. Wygrywa to, co ja czuję i co ja uważam. To jest mój najwyższy autorytet. Innymi słowy, ja jestem sobie przewodnikiem, drogą, znakiem i najprawdopodobniej też celem, bo. Bo Biblia wyznacza jeden cel, jest nim chwała Boga, a tu raczej jest oddanie chwały samemu sobie. To jest to, do czego prowadzi odrzucenie Biblii. To jest oddanie chwały samemu sobie. Dlaczego ja powiedziałem tydzień temu, że jeżeli w ten sposób będziemy patrzyli na Biblię, to na co to prowadzi do, gnosty, do, do gnostycyzmu? I będziemy jedną nogą w gnostycyzmie, ponieważ to już się wydarzyło. To już się wydarzyło. Marcion, drugi wiek po Chrystusie, więc bardzo, bardzo blisko, syn biskupa, którego ojciec wykluczył z kościoła za jego nauki. Ponieważ ten człowiek e, tak naprawdę e, zaczął głosić e, dwóch bogów. Z tego prostego względu, że nie mógł pogodzić Charakteru Boga ze Starego Testamentu z charakterem Boga z Nowego Testamentu. Miał problem. To samo co Josh Scott. W Biblii są pewne rzeczy, które przeczą charakterowi Boga. To jest dokładnie ten sam problem. Tylko Josh Scott nie poszedł tak daleko. Jory Mike'a nie poszła tak daleko. Idą w, w trochę innym kierunku. Niemniej idą w kierunku gnostycyzmu. Bo jeżeli nie ma Prowadzenia biblijnego, to musi być jakieś źródło mądrości, które będzie nam mówiło o tym, jaki jest Bóg, co Bóg z nami chce uczynić, i tak dalej. A Ja miałem rozmowę z pewną osobą. I ta osoba zwróciła mi uwagę na jedną rzecz. Powiem szczerze, nigdy wcześniej o tym nie myślałem. Rozmawialiśmy o Bogu jako ojcu. I ta osoba powiedziała mi w ten sposób, że współcześni chrześcijanie oni nie chcą Boga, ojca. Oni tak naprawdę chcą Boga matkę. Bo to matka jest ta, która wiecznie usprawiedliwia wszystko. To matka jest ta, która wiecznie przytula na kolanach. To matka jest ta, która przymknie oko na każdy nasz występek. Więc chrześcijanie chcą matki, a nie ojca. Wobec tego mamy problem z charakterem Boga, ponieważ Bóg ma charakter Ojca. Ojca, który w kontekście bliskowschodnim jest doskonale dla tych ludzi rozumiany. Kiedy Jezus mówi o Bogu jako ojcu, oni doskonale rozumieją, co Jezus chce powiedzieć, ponieważ oni wszyscy mieli ojca. I wiedzieli, jak cy ojcowie są, ponieważ w tamtej kulturze tacy ojcowie byli. To byli obrońcy domu, to, byli, to były autorytety, to, to byli ludzie, których się słuchało, czciło i kochało. Chcę Wam przydać kilka fragmentów z dzieła Adversus Marcionem, to jest przeciw Marcionowi, który napisał Tertullian. Hmm. Kilka z nich i bardzo, bardzo, bardzo ważnych i istotnych, wydaje mi się. Ponieważ Tertulian pokazuje, że Marcion wierzy w dwubóstwo właśnie z tego powodu, że oddziela prawdę Ewangelii od prawdy Starego Testamentu, że dla niego Ewangelia jest nie do połączenia ze Starym Testamentem, że Bóg Starego Testamentu to jest Demiurg, to jest tylko Stwórca, to jest ktoś, kto wymaga tylko posłuszeństwa, a jest jakiś Bóg, który w Starym czasie się nie objawił, ale objawia się dopiero wraz z przyjściem Chrystusa, e, który, e, który pokazuje całą swoją miłość dla człowieka. W, właśnie tego typu Bóg, którego współcześni chrześcijanie oczekują. Tak naprawdę bardziej wzór matki niż Boga. Ale m, przeć, oddajmy głos Tertulianowi. Pisze tak. aby mógł to udowodnić, poz, pozostaje mi, jak wiadomo, zaczerpnąć argumenty od samych przeciwników. I w głównym i właściwym dziele Marcjona jest oddzielenie prawa od Ewangelii. Prawa Ewangelia są synonimy tutaj Nowego i Starego Testamentu. I jego uczniowie nie mogą zanegować tego, co uważają za najgłębsze swoje źródło dowodów, którym się zresztą posługują do inicjacji, do trwania w herezji. Tym są bowiem antytezy Marcjona. Taka uwaga, antytezy Marciona zaginęły, nie ma tego dzieła, nikt nie mamy tego tak, oryginału, żeby zobaczyć. Wyszego jedyne jedyne co może, w jakikolwiek sposób możemy wiedzieć, co Marcion pisał, to są m.in. właśnie dzieła tertuliana. Tym są bowiem antytezy Marciona, czyli przeciwstawiające się twierdzenia, którymi usiłują udowodnić niezgodność między Ewangelią i prawem. Na podstawie różnicy zdań obydwu testamentów usiłują udowodnić Również różnicą bogów. Skoro więc to oddzielenie prawa i Ewangelii prowadzi do tego, że wskazuje się na innego Boga Ewangelii, przeciwnego Bogu prawa, to widać, że przed tym oddzieleniem nie było znajomości Boga, ponieważ objawił się w momencie rozdzielenia. Przeto Boga objawił również nie Chrystus, który istniał przed rozdziałem, ale wymyślił go Marcion, który dokonał rozdzielenia i zerwał pokój między Ewangelią i prawem który dawniej trwał nienaruszony i niezmącony, od objawienia się Chrystusa aż do zuchwałego wystąpienia Marcjona. Pokój oparty na tej racji, która nie dopuszcza jednego Boga Prawa i drugiego Boga Ewangelii, lecz tylko jednego Boga Stworzyciela, przeciwko któremu tyle lat później wprowadził ten rozdział Pontejczyk. Temu wyśmienitemu dowodowi potrzeba jeszcze obrony z naszej strony przeciwko hałasowi partii przeciwnej. Mówią bowiem, że Marcjon nie tyle wprowadził oddzielenie prawa od Ewangelii, ile dokonał oczyszczenia z dawnego sfałszowania. O Chryste, Panie Najcierpliwszy, który zachowałeś tak długo sfałszowane przepowiadanie, dopóki nie przyszedł Ci z pomocą oczywiście Marcion. Sarkazm ze strony Tertuliana, dosyć otwarty. Twierdzą bowiem, że Paweł upomniał nawet Piotra i pozostałe kolumny apostolskie za to, że nie szli prostą drogą ewangelicznej prawdy. I dalej pisze Tertulian: A ty mówisz, taki porządek nie był konieczny, ponieważ Bóg natychmiast w samych rzeczach poprzez dowody mocy prawdopodobnie stanie się wiarygodny jako syn i jako posłany i jako Chrystus Boży. Tu drobna uwaga. W tym miejscu. Jakże to jest dzisiaj charakterystyczne dla wielu, wielu chrześcijan, którzy chcą widzieć obecność Boga tylko i wyłącznie w dowodach mocy. Zważmy na to, że kiedy Tertulian to pisze, jest zwolennikiem montanizmu. Montanizm to jest taki trochę um, charyzmatyczny ruch tamtych czasów. To, to nie jest ruch nawet heterodoksyjny, to nie jest ruch, który za, e, zaprzecza ortodoksyjnym e, wyznaniom wiary. Absolutnie. Ale ruch, który właśnie skupia się na działaniu Ducha Świętego bardzo mocno w formie e, różnego rodzaju przejawów mocy. Więc Tertulian jest sympatykiem tego, a mimo to pisze coś takiego, ostrzega przed czymś takim, i mówi tak. Lecz ja powiem. Że jedynie taka postać temu Bogu nie pasowała za świadectwo, z której służby sam się później uwolnił. Jeśli mianowicie głosi on, że wielu przyjdzie i będą czynić znaki, i będą głosić wielkie moce, by odciągnąć także wybranych, i że dlatego jednak nie powinno się im dawać posłuchu, to tym samym okazał, że lekkomyślna jest wiara w znaki i moce. Jak również wiara w pseudo Chrystusów w rzeczy najłatwiejsze. Jeszcze raz powtórzę. Jeśli mianowicie głosi on, że wielu przyjdzie i będą czynić znaki, i będą głosić wielkie moce, mowa oczywiście jest o Bogu Ewangelii, tak w rozumieniu Marcjona, by odciągnąć także wybranych, i że dlatego jednak nie powinno się im dawać posłuchu, to tym samym okazał, że lekkomyślna jest wiara w znaki i moce jak również wiara w pseudochrystusów, w rzeczy najłatwiejsze. I dalej? Fragment z trzeciej Księgi. Bo i apostoł Jan w Apokalipsie opisuje miecz wychodzący z ust Boga, obosieczny, wyostrzony, który należy rozumieć jako Słowo Boże, po dwakroć wyostrzone dwoma testamentami, Prawa i Ewangelii, wyostrzony mądrością – niebezpieczne dla diabła, uzbrajające nas przeciw wrogom duchowym, niegodziwości i porządliwości wszelakiej, odrywając nas nawet od wartości najdroższych ze względu na imię Boga. A jeśli nie chcesz uznać Jana, pamiętajmy, że Marcjon nie uznawał Apokalipsy, Marcjon uznawał tylko Ewangelię Łukasza, listy Pawłowe i to właściwie wszystko. A jeśli nie chcesz uznać Jana, z do, do Marcjona. Masz wspólnego z nami nauczyciela Pawła. Pamiętajmy, Marcjon uznaje Pawła. Który przepasuje nasze biodra prawdą i pancerzem sprawiedliwości i który nas przyobuwa jako przygotowanie do głoszenia Ewangelii pokoju, a nie wojny. On to nakazuje nam wziąć tarczę wiary, dzięki której zdołamy zgasić wszystkie rozżarzone pociski diabła. Każe też założyć hełm zbawienia i przypasać miecz ducha, którym. Jest jak mówi Słowo Boże. Pamiętajmy też, że to Paweł jako jedyny mówi, że Słowo Boże jest stąpno stos, odnosząc to do Starego Testamentu, czyli że Słowo Boże jest natchnione, odnosząc do Starego Testamentu te słowa. Wszelkie zadania i cały aparat naukowy bezbożnego i świętokradczego Marciona wywołujemy teraz już do konfrontacji z samą siego Ewangelią, którą przez oszukańcze wtręty uczynił swoją. A dla przysporzenia jej wiarygodności przydzielił jej jakiś posąg, dzieło na podstawie przeciwstawnych sobie krańcowych twierdzeń zatytułowane antytezy, a ograniczające się do odłączenia prawa od Ewangelii. Dzieli w nim bóstwo na dwóch, a więc różnych Bogów, aby każdy z nich miał własne świadectwo, albo jak można określić to praktycznie testament, a zatem aby zgodnie z antytezami jeden z nich patronował wierze Ewangelicznej. Sporządzony bowiem został przez Marciona skrót Nowego Testamentu i wyzwolony od nazbyt przykrych ciężarów prawa. To jest to, czego dokonuje Marcion. Rozdziela, oddziela Stary Testamentu Nowego, tworzy dwóch Bogów Starego Nowego Testamentu, itd., itd. Odrzuca praktycznie wszystko. Zresztą przez Marciona Kościół zaczął zabierać oficjalne stanowisko w sprawie tzw. kanonu biblijnego. To jest to, do czego doprowadza oddzielenie e, Biblii. To jest e, podział Biblii i oddzielenie Starego Testamentu od Nowego. E, odrzucenie Starego Testamentu od Nowego. Odrzucenie myśli, że Pismo Święte w całości jest teopneustos, że jest natchnione przez Boga. To jest to, do czego prowadzi. Dlatego ci ludzie, którzy jak e, Josh Scott, e, Jeremiah i inni. Bardziej wynoszą swoje osobiste odczucia ponad Biblię, bardziej szukają mocy niż słowa, prawdy. Pograżają się w ciemności ci ludzie, coraz większej i większej, i ciągną za sobą innych, i są jedną nogą w gnostycyzmie, ponieważ muszą, nie mają nic innego muszą szukać objawienia gdzie indziej poza Biblią. Muszą. Smutne. Kochani, dla naszego własnego bezpieczeństwa duchowego, yy... Życzę Wam wszystkim, abyście bardziej przylegali do Słowa Bożego, do tego, co mówi Biblia. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament, ponieważ jest to opowieść o jednym i tym samym Bogu. Nie dwóch różnych Bogach, ale o jednym i tym samym Bogu, które ze sobą są spójne. Oba testamenty opowiadają całą, pełną historię, którą Bóg chciał przekazać człowiekowi. Dlatego Trzymajcie się tego, kochani, ponieważ tu macie słowa życia. Tu macie też słowa Jezusa. Macie słowa życia. Nie pokładajcie wiary w człowieku. Jak mówi pismo, przeklęty ten, który pokłada nadzieję w człowieku. Jeżeli przywiązujemy się do ludzi, do ich nauczań, choć mogą być wartościowe, ja nie przeczę, jest masa rzeczy wartościowych, to jednak najwyższym autorytetem niech pozostanie słowo, Boże. A nie ludzkie serce. Ponieważ ludzkie serce jest deprawowane. Ludzkie serce. Jest źródłem wszelkiego zła. To, co wychodzi z ludzkiego serca, czyni człowieka nieczystym, jak mówi Jezus. Dlatego nie, nie patrzmy na wytwory intelektualne ludzi, którzy zaprzeczają Bożemu Słowu, ale patrzmy na świadectwo też tych naszych braci i sióstr, którzy odeszli, którzy oddawali życie za Słowo Boże, bo wiedzieli, że tam jest ich życie, że tam jest prawda życia wiecznego, że rzeczywiście Pismo Święte jest teoptus tos. Jest nacjone przez Boga. Jest żywym, samointerpretującym się, nieomylnym słowem wszechmogącego Boga do jego stworzenia. Tego Wam życzę. I na tym dzisiaj kończymy. Jak Bóg da, za tydzień jeszcze wrócimy do Augustyna, dokończymy to, co mieliśmy dokończyć dzisiaj. Powiemy sobie o Armagedonie i być może jeszcze parę innych dodatkowych rzeczy. Zobaczymy. A na dzisiaj to koniec. Żegnam się z Wami. Błogosławionego Tygodnia Wam życzę i do zobaczenia.